W roli głównej szef, klnący jak szewc, jak przeczytałam, szkolny trener koszykówki, a w polskiej wersji dubbingowej on, Sebastian Cybulski, już teraz nasz kolejny gość. Dzień dobry, Sebastian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie. Powiem szczerze i przyznam bez bicia, że jak zobaczyłam, obejrzałam sobie wczoraj cały ten teaser dwuminutowy, który zachęcać ma do tego, żeby sięgnąć po Rzut za trzy, czyli nowy serial, który na Netflixie oglądać się można, to uśmiech od ucha do ucha, bo no, ewidentnie jest to kreskówka dedykowana dla dorosłych, ale klniesz tam jak szewc. Tak, odpowiadając od końca, jak najbardziej się zgadzam, bo najzabawniejsze jest to, że też jak zobaczyłem teaser, sobie to tak się zacząłem zastanawiać, ja tak tam klnąłem, ale faktycznie z reżyserem rozmawiałem, z Sebastianem Drożakiem, także mieliśmy na początku niezły ubaw i przyznaję szczerze, że nieraz czytając, miałem oczy w 5 zł i z jaką finezją zostały dobierane słowa, żeby uzyskać nową formę wulgaryzmów, ale żeby nie było, serial nie polega na tym, żeby tylko płynąć jak szewc. No, opowiada historię, jak tam to sam bohater powiedział do swoich uczniaków, że jesteście przegrywami, on jest jednym wielkim przegrywem życiowym i możemy śledzić jego poczynania przez 10 odcinków. No właśnie, ale to taki serial, znaczy nie wiem, bo jeszcze nie widziałam, tylko zobaczyłam ten teaser, że on chyba, nie wiem jak chodzi o polskie warunki, ale amerykańskie, to chyba chwilami mocno niepoprawny politycznie. Tak. Jest bardzo aktualny politycznie, bardzo porusza istotne kwestie, ale wydaje mi się, że to też jest, trochę nawiążę do twojego wcześniejszego pytania na temat kreskówka dla dorosłych. Też jesteśmy chyba pokoleniem, które się wychowało na kanałach w stylu Cartoon Network, ja przynajmniej, gdzie, że tak powiem, była zupełnie inna dawka animacji przedstawiana, że to nie był Reksio, nie wiem, Patty Matt z sąsiadów, tylko zupełnie inny kaliber, właśnie Amerykanie pokazali, bądź też Japończycy. No i idziemy po prostu dalej, no już jesteśmy dużymi dziećmi i nadal niektórzy fascynują się i pasjonują się kreskówką, animacją i chcą oglądać rzeczy istotne dla nich, więc John Johnson, czyli jeden z producentów i scenarzystów tego serialu i zarazem głos główny w wersji amerykańskiej, no porusza kwestie, które są diabelnie, że tak powiem, aktualne. Społecznie, nie tylko w społeczeństwie amerykańskim, ale też i u nas się zaczynają. Czyli rozumiem, że czytelny i absolutnie zrozumiały dla nas będzie, nie mówiąc o wulgaryzmów, ale też o kontekście. Ale ja bym mimo wszystko do tych wulgaryzmów jeszcze chciała wrócić, bo zastanawiam się, czy w ogóle Sebastian Cybulski wulgaryzmów w życiu prywatnym używa. A jeśli tak, to w jakich sytuacjach? Czy uważa, że to są zbędne słowa, czy wręcz przeciwnie, takie, które podkreślają charakter wypowiedzi? No, musiałbym powiedzieć, nie będzie ta pierwsza osoba, która nie używa wulgaryzmów, nie rzuci kamieniem. Nie, używam, nie szczycę się z tego powodu, ale też nie uważam, że to jest... Nie chcę wyjść na hipokrytę, jakby, że to mi przeszkadza. W pracy bardzo często wulgaryzmy bardzo mnie aktywują, bardzo, że tak powiem, są bardzo emocjonalne, mają podłoże bardzo emocjonalne i bardzo często są takim wentylem, a nawiązałem do pracy, że jeżeli są bardzo poważne sceny, coś sobie jednym słowem czy drugim jakby podprowadzam się emocjonalnie do tego, żeby dojść na przykład do jakiegoś właśnie, jak powiedziałem, stanu emocjonalnego, więc nie krytykuję, jak ktoś wulgaryzmów używa. Oczywiście są momenty, jako młody ojciec, no nie przeklinam przy dziecku, staram się nie przeklinać przy dziecku i też nie chciałbym, żeby inni przeklinali przy dziecku, mimo że mam bardzo młode dziewczę w domu, ale wulgaryzm to taka codzienność troszeczkę, więc nie ma co udawać, że ich nie ma. No właśnie, uprzedziłeś moje pytanie, bo miałam zapytać o tą córę, a co się zdarza, jeśli przy niej coś się jednak wymsknie nieopatrznie, to jak ona na to reaguje? Tata, co to było? No czy tak, nie chcę powiedzieć, że na szczęście, na razie jeszcze Amela ma niewiele lat, więc na razie
pochłania rzeczywistość na zupełnie innym etapie. Jesteśmy na etapie wąchania kwiatuszków, ale nie, no bo szczerze powiedziawszy, to co na palcach jednej ręki zdarzyło mi się sytuację, że mi się wymsknęło jak każdy chyba rodzic wie, że się włącza taka samoistna lampeczka i jest takie, ups, chyba nie powinienem, i jakby od razu, że tak powiem, łagodnieje w wypowiedzi. Pytałam o to Olgo Bończyk, ciebie również zapytam. Powoli wstajecie z kolan. Artyści no niestety przez pandemię zostali pokonani trochę też przez system i jakby przez to, jakie rozwiązania zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa właśnie i z obostrzeniami. Jak to u ciebie wyglądało, jak to teraz wygląda? No bo wiem, że lada moment w weekend chociażby grasz w Romeo i Julia, to jest taki cykl Szekspir w parku. Rozumiem, że to jest swego rodzaju odpowiedź na to, żeby chociażby nie siedzieć w teatrze, tylko w trochę innych okolicznościach przyrody, ale móc mimo wszystko grać i pracować. Jak to u ciebie wygląda? Powiem szczerze, bardzo dobrze ujęłaś z tym powstaniem z kolan, bo faktycznie środowisko w moim odczuciu jako człowiek bezetatowy i działający w swoim bezkrólewiu, mocno dostaliśmy po... I tu by się właśnie, nawiązując trochę do wulgaryzmów, coś by się wyłączyło. Bo co dostaliśmy po kieszeni i po głowie, więc... z drugiej strony na przykład mnie przeraziła informacja 2 tygodnie temu, zanim odpowiem na twoje pytanie, że pierwszymi instytucjami, które zostaną zamknięte w sytuacji ewentualnego lockdownu 2, to będą instytucje kultury, które w moim odczuciu wiele z nich jeszcze nie, w ogóle nie otworzyło się, bo nie było czasu. Okres wakacyjny to jest, znaczy lipiec, sierpień to jest okres wakacyjny, teatry nie funkcjonują, mają próby. W moim przypadku... Właśnie w wakacje rozpoczęliśmy, tak jak wspomniałaś, próby do spektaklu Romeo i Julia, cykl Szekspir w parku. Idealnie on się wpasowuje teraz w tą sytuację, ale on się idealnie wpasowuje w tę sytuację już od, nie chcę skłamać, chyba 6 lat, to bym musiał... Tak, wydaje mi się, że to jest około 6 lat, jak nie więcej, że ten cykl się odbywał już wcześniej, że właśnie wpasował się idealnie w sytuację, kiedy wiele teatrów w Warszawie było zamkniętych na 4 spusty i nie grali, albo jeżeli grali, to było 38 stopni na zewnątrz i lepiej wtedy, że tak powiem, zaprosić widza na trawkę, na kocyk, na leżak, i który może zobaczyć klasykę Szekspira w oryginale, w tłumaczeniu polskim, ale w oryginale, czyli w tym tajmie, w tym czasie, który proponuje Szekspir. I tak będzie też w tym przypadku, że gramy Romeo i Julię w mikroskrótach, w całości, bez efektów specjalnych, tak jak litera jest na kartce, tak jak Szekspir chciał, tak właśnie my się będziemy pojedynkować z językiem Szekspira i pojedynkować się też na scenie fizycznie. Będą szpady, będzie miłość, jak to w Romeo i Julia będzie, będą łzy, krew. Zapraszam serdecznie. Gramy właśnie 28, żeby tylko pogoda dopisała. Mamy taką premierę swoją, później 29-30 sierpnia i 5-6 września. I jeszcze dodam do tego, że gramy w pięknych okolicznościach przyrody, czyli na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie, więc się wszystko tak jakby idealnie składało w piękną całość. No tak, byle jeszcze tylko ta pogoda się złożyła, to będzie idealnie. To jeszcze na koniec powiedz, czego się spodziewasz? Jak myślisz, co, jeżeli faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, o której wspomniałeś, że znowu będzie gorzej i znowu to kultura tak naprawdę dostanie właśnie po tych 4 literach najbardziej i znowu różnego rodzaju placówki zamknięte zostaną. Bierzesz pod uwagę taki scenariusz? Biorę taki scenariusz pod uwagę, dlatego też mam bardzo intensywny teraz czas, bo wiele produkcji się, że tak powiem, zorganizowało i spina, tak jak jestem w produkcji teraz serialu, który Miasto Długów, który 5 września, my kończymy plan, żeby zdążyć na październik i żeby zdążyć przed drugim lockdownem. To jest moje odczucie, oczywiście, że... Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało. Rozmawiając właśnie chociażby na planie z Karoliną Czernecką czy Modestem Rucińskim, rozmawialiśmy sobie, że to jest właśnie takie
bardzo, jesteśmy bardzo zapomnianym zawodem, który tak naprawdę nie jest takim małym zawodem, że nie jest nas garstka ludzi. Ja mówię nie tylko o aktorach, nie mówię tylko o reżyserach, o dramaturgach, ale mówię też o pracownikach administracyjnych instytucji kulturalnych. Już nie chodzi tylko o teatry, chodzi też jakby o koncerty, to nie tylko są osoby śpiewające na scenie, jest masa realizatorów. Jak gdzieś przeczytałem, to jest grupa prawie 500 000 ludzi, jeżeli nie przesadzam, możliwe, że jeszcze trochę więcej, więc no fajnie, jakby ktoś się tam wziął i zastanowił, bo delikatnie się robi, robi się takie lekkie wrzenie świata w naszym środowisku i jestem... Mam cichą nadzieję, że nie będzie lockdownu 2. Mam nadzieję, że jednak podejdziemy my jako społeczeństwo bardzo racjonalnie do tego i że tak powiem, osoby przestaną wierzyć w głupie stronki na social mediach, które podpowiadają, że nie ma pandemii i że maseczki to jest w ogóle jakiś wymysł nie wiadomo kogo, że tylko jednak trzeba się mocniej zastanowić, co my robiliśmy w marcu, kwietniu i maju. Co myśleliśmy, żeby się tego trzymać, że to nie jest sytuacja, że ktoś kichnął w Polsce, Litwie i na Łotwie i zamknęli trzy kraje, małe kraje na mapie świata, tylko cały świat był zamknięty i że to nie jest jedna wielka ściema, że trzeba było jednak by wziąć się trochę do okupy, bo faktycznie przyjdzie jesień, zaczniemy kichać, prychać, żeby to tylko była grypa. Oby. Sebastian Cybulski. Dzięki serdeczne, Sebastian, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Zdrowia oczywiście przede wszystkim.